Policjanci z Ostrowieckiej Komendy w czwartek 14 stycznia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. Przeczucia funkcjonariuszy były uzasadnione. 28-letni mieszkaniec gminy Bodzechów został zatrzymany w Dołach Biskupich. Podczas kontroli policjanci ujawnili u niego 13 gramów amfetaminy. Narkotyki zostały zabezpieczone, a ich właściciel zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za to przestępstwo grozić może mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Tego samego dnia policjanci patrolujący miasto zatrzymali 27-latka, który posiadał 3 gramy marihuany, jednak to nie wszystko, co u niego znaleziono. Dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania wyżej wymienionego, gdzie również ujawniono środki odurzające w postaci marihuany w ilości 170 gram. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał on zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo 27-letniemu mieszkańcowi Ostrowca Świętokrzyskiego może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.